Wykonanie Samsunga Galaxy Note 10.1 edycja 2014 stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystko spasowane jest perfekcyjnie. A waga 547 gramów nie powoduje zmęczenia rąk. No chyba, że ktoś jest naprawdę chuchrem, no to tu będzie miał pewien problem, że będą go dłonie czy ręce bardzo szybko bolały. Wymiary 243 mm szerokości na 172 mm wysokości, przy głębokości 7,9 mm to można rzec perfekcyjne wartości. Tablet dzięki swojemu designowi, spasowaniu elementów, elementom wykańczającym, szczególnie jeżeli chodzi o te srebrne tutaj, ala srebrne oczywiście, bo to są plastikowe, ale wykończenia, można zaliczyć ten tablet do najciekawszych tabletów na świecie. Naprawdę, ja tak mogę stwierdzić. Miałem w dłoniach tak samo Sony Xperia tablet Z1, przepraszam, Z, i jakoś nie powalił mnie ten tablet na kolana. Tak więc ten tablet, który tutaj mamy, naprawdę bardzo fajnie leży. Zaokrąglenia, design, tylna część ala skórka, naprawdę fajna sprawa. Mnie ten tablet naprawdę przypadł bardzo do gustu i jestem przekonany, że wielu z Was tak samo przypadnie do gustu. Przy okazji bardzo praktyczna jest ta tylna obudowa, o której przed chwilą wspomniałem. Nie pozostawia na swojej powierzchni widocznych śladów palcowania. Powoduje, że wszystko wygląda niezwykle estetycznie. Jest to bardzo istotne dla biznesmenów lub ludzi, którzy ten tablet będą po prostu używali. Najczęściej nie będą to zazwyczaj pewnie dzieci tam 10-letnie, ale zapewne ludzie profesjonaliści w biznesie, którzy będą chcieli skorzystać z wyświetlacza, jaki tutaj jest, a jest magiczny, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Ja przedstawiam czy jakieś projekty, czy jakieś rysunki techniczne i tym podobne. Tak więc bardzo im pewnie będzie zależało, jak tablet będą trzymali w ten sposób, albo na przykład położą go powiedzmy na biurku czy gdziekolwiek, żeby tu nie było żadnych popalcowań i tak dalej. I zobaczcie sobie sami. Kładę tablet, który dotykam. Nic nie widać, nic nie widać. Jest to naprawdę ogromna zaleta. Tak więc wystarczy w ten sposób tablet po prostu położyć. Ok, tak więc o wykonaniu chyba nie ma co więcej mówić. Jest naprawdę bardzo estetyczne, bardzo designerskie, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o mnie, nie wstydziłbym się z tym tabletem pokazać gdziekolwiek. Czy to z białą wersją, czy to z czarną wersją, ale myślę, że czarna przypadłaby bardziej do gustu mężczyznom, biała kobietom.